Hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano. Witam was w serii, której jeszcze nie nazwałem, a jest to seria łącząca kontemplację z insightem. Tak mi przyszło na myśl, z tego względu, że potrzebowałem troszeczkę więcej czasu dla siebie i chciałem zrezygnować z serii, na które nie mam czasu, żeby je nagrywać. I pomyślałem, że połączę co nieco kilka stylów nagrywania i tak oto możecie widzieć tą serię nagrań. Jestem sobie na środku pokoju, siedzę na krześle. Za moimi plecami możecie zobaczyć nowe beżowe zasłony, już nie czerwone, ale beżowe. I tak, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Dzisiaj bardzo ważny temat, temat świadomości własnych stanów emocjonalnych. Muszę wam przyznać, że jestem troszeczkę podekscytowany. Uwielbiam temat emocji, uwielbiam temat zgłębiania naszych ludzkich tendencji, naszych skłonności i uwielbiam prawdę. Uwielbiam dochodzić do prawdy, uwielbiam zadawać niekomfortowe pytania, uwielbiam otwierać ludzi, demaskować ich motywacje. Tak, wiecie, idąc za zasadą, prawda cię wyzwoli, ale najpierw cię zdenerwuje. Tak, dzisiaj mam wam do przekazania coś bardzo ważnego. To będzie jedna z najbardziej skutecznych technik do radzenia sobie z emocjami. Jest to technika zwana Mindfulness with Labeling. To jest z języka angielskiego i oznacza uważność z etykietkowaniem lub uważność z nazywaniem. Na czym polega ta technika? Technika jest bardzo prosta i polega na tym, aby rozpoznać swój własny stan emocjonalny, następnie go nazwać i pozostać w obecności z tym, co się czuje. To jest mega super proste. Każdy jest w stanie to zrobić. Podam wam przykład. Gdy jesteście w kolejce w sklepie i czujecie złość, ponieważ kolejka idzie bardzo wolno, mówicie do siebie przy pomocy dialogu wewnętrznego: teraz czuję złość. I następnie pozostajecie z tą złością, którą odczuwacie i pozwalacie, aby ta złość przez was przeszła. I stajecie się przekaźnikami tego uczucia i pozostajecie z nim. I dzieje się coś magicznego, bowiem dane uczucie, które przeżywacie, gdy jest ono w waszym ciele, gdy ono się pojawia i nie jest uświadomione, ono ma taką tendencję, że zaczyna ogarniać cały system, zaczyna zawłaszczać sobie cały organizm i zaczyna władać nad wami. A w chwili, gdy uświadamiamy sobie to, co jest jeszcze nieświadome, co dzieje się podświadomie, i przywracamy temu światłość poprzez nazywanie to, co czujemy, uświadamianie sobie to, co czujemy, nagle zyskujemy sens świadomej kontroli poprzez właśnie obecność z tym, co czujemy. I teraz to, co jest równie ważne, to jest to, aby nie bagatelizować tej techniki i ją stosować. To znaczy, gdy czujecie jakąkolwiek emocję w swoim ciele, wciskacie przycisk stopu, nazywacie tą emocję i idziecie dalej. I to, co jest tutaj bardzo ważne, to jest to, że należy wyćwiczyć w sobie słownik, dosłownie słownik swoich emocji. Bo teraz nie wystarczy tylko to, że ty nazwiesz tą emocję. Ty również musisz rozpoznać, co to za emocja. Zupełnie wiecie, jak w tym takim programie, co to za melodia, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że nasze ciało to jest taki gramofon, taki odtwarzacz muzyczny, tak? I odtwarza jakieś tam dźwięki. I teraz my musimy odgadnąć, co takiego odtwarzamy. Musimy siebie zdemaskować. I żeby to dokonać, potrzebujemy zrozumieć własne emocje. Czyli wiecie, mamy ten jeden aspekt rozpoznawania
naszych emocji, czyli tego wglądu, i drugi aspekt poprawnego rozumienia ich oraz interpretowania. I ja teraz pokażę Wam tutaj, wyświetlę taki obraz, który przedstawia skalę emocji według Davida Hawkinsa, i to będzie skala emocji według poziomu świadomości, i będziecie mogli pokrótce zobaczyć, jakiego typu emocje są rozpoznawalne w naszym ciele i jakie mają one odzwierciedlenie z naszym stanem świadomości. Bo to, co David Hawkins słusznie zauważył, i wielu nauczycieli, którzy integrują stany świadomości wraz z rozwojem emocjonalnym, to jest to, że nasz stan świadomości bardzo mocno łączy się z naszym rozwojem mentalnym, z naszą dojrzałością mentalną oraz z naszymi emocjami. I im większym stanem świadomości dysponujemy, tym częściej odczuwamy bezwarunkową miłość i wdzięczność i poczucie siły i mocy i takiego samowsparcia i odpowiedzialności i tej akceptacji. I wtedy mamy więcej refleksji. A gdy kierujemy się tymi niskimi stanami świadomości, bardzo często mówi się, że kierujemy się tymi niskimi wibracjami, to wtedy odczuwamy złość, niepewność, żal, poczucie winy, gniew, takie poczucie rozpamiętywania, bezradności, czyli odczuwamy te takie niskie wibracje, tak się mówi. I dzięki zrozumieniu własnych emocji możecie bardzo dużo zrobić w życiu. Bo to, co się dzieje, gdy ludzie twierdzą, że mają problem w życiu, czują się bezradni, nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, za co mają się wziąć, to jest to, że ludzie najczęściej odczuwają właśnie te niskie stany świadomości, te niskie wibracje, te, mógłbym powiedzieć, emocje niższego rzędu, i nie potrafią ich nawet zrozumieć, nie potrafią ich nawet zobaczyć, nie potrafią ich sobie nawet uświadomić, nawet w ogóle nie mają takiej możliwości, aby ich zobaczyć. I to jest to, co trzyma ludzi, trzyma nas właśnie w tej takiej pułapce, że odczuwamy niskie stany świadomości i jeszcze bardziej się w nich pogłębiamy, tak? Jeszcze bardziej schodzimy w dół, tak? To jest szczególnie ważne dla osób, które mają problemy z neurotycznością, jeżeli często czujecie smutek, depresję, nihilizm, bezradność i macie takie skłonności ku odczuwaniu właśnie tych takich negatywnych stanów. To jest to bardzo ważne, abyście zrozumieli te stany, abyście nauczyli się je poprawnie interpretować i abyście nauczyli się zarządzać swoimi własnymi stanami świadomości. Bo teraz, jedną sprawą jest rozpoznać stan świadomości, tak? Rozpoznać stan emocjonalny. Drugą sprawą jest go nazwać oraz zinterpretować, czyli przywołać do świadomości i powiedzieć do siebie samego: hej, czujesz lęk, czujesz złość, czujesz niepewność, czujesz poczucie winy, czujesz strach, czujesz żal, rozpamiętujesz, czujesz smutek. To jest jedna sprawa. A trzecia sprawa to jest coś z tym zrobić, tak? Czyli jeżeli odczuwam jakieś takie negatywne emocje, negatywne tendencje, to ja również mogę z tym coś zrobić. Co takiego możesz zrobić? Możesz wziąć krótką przerwę, tak? Zrobić pauzę, zrobić głęboki wdech, zatrzymać się, posiedzieć z tymi emocjami, poobserwować umysł, pozwolić im odejść i po prostu kontynuować swoje życie. Możesz również z kimś porozmawiać, szczególnie jeżeli jesteś ekstrawertykiem i rozmowy z innymi ludźmi cię doładowują, to polecam porozmawiać z kimś. Jeżeli jesteś introwertykiem, ale to niekoniecznie dotyczy tylko introwertyków, bo ja mam osobiście takie tendencje lekko ekstrawertyczne, ale mimo wszystko też stosuję tą metodę, posiedź przy dzienniku, zrób wpis w dzienniku. Jeżeli nie prowadzisz dziennika samoobserwacji, to polecam go zacząć prowadzić. Zacznij spisywać swoje własne stany emocjonalne, zacznij notować, kiedy masz dane emocje, jak one wyglądają, do czego cię prowadzą, jakiego typu masz refleksje, jakie zachowania, co to ci daje, jakiego typu strategie widzisz w sobie, zachowania, co ci to pozwala, tak? Przykładowo, jeżeli
czujesz bezradność, to zapisz sobie, że czujesz bezradność. Zapisz, kiedy ją czujesz, bo może nie jesteś w stanie jakiejś sytuacji kontrolować. Zapisz, co to za sytuacja, kiedy te sytuacje się pojawiają częściej, co takiego możesz zrobić, żeby lepiej się tutaj czuć z tymi sytuacjami. Jeżeli czujesz lęk, czy czujesz narastające wątpliwości i bardzo często one się powtarzają jak taka zacięta płyta i dotyczą one jakichś sytuacji, przykładowo pieniędzy, albo relacji z ludźmi, albo biznesu, albo twoich planów na przyszłość, zapisz sobie to. Jeżeli czujesz brak bliskości, czujesz, że nie zasługujesz na miłość, gdzieś tam blokujesz się w relacjach z ludźmi, odpychasz od siebie ludzi, zamykasz się, zapisz to również. Jeżeli widzisz w sobie jakieś takie tendencje do oceniania, osądzania innych ludzi, jeżeli projektujesz na innych ludzi swoje własne wyobrażenia, to możesz również zapisać sobie, co to są za oceny, czego one dotyczą, jakiego typu są to projekcje. I tutaj tak w skrócie, projekcja to jest to, co ty widzisz w drugim człowieku, co tobie się wydaje, że ty w nim widzisz, ale tak naprawdę to jest to twoje wyobrażenie, które dotyczy ciebie. Przykładowo projekcją jest to, jak się tobie wydaje, że jakiś nauczyciel jest guru, jest autorytarny, jest narcystyczny, tak? Ale tak naprawdę jest to twoja projekcja, ponieważ boisz się osób, które mają moc, tak? I wypierasz się swojej własnej mocy, bo sam tak naprawdę czujesz się bezradny. I to jest projekcja. Szerzej zagadnieniu projekcji. Jeszcze nagram wideo, ale to jest tak w skrócie. Czyli powracając. Uważność twoich emocji, mindfulness with labeling, czyli gdy czujesz jakąś emocję, uświadamiasz ją sobie, przywołujesz do świadomości, odczuwasz ją i następnie możesz coś zrobić w takim procesie po odczuwaniu emocji. Możesz z kimś o tym porozmawiać, możesz to zapisać, możesz zmienić swój stan emocjonalny poprzez medytację, czy nawet zwykły spacer, czy puszczenie jakiejś muzyki, czy relaks, ale to dopiero, gdy podczuwasz tą emocję. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest to wszystko. Należy praktykować tą metodę i starać się lepiej rozumieć siebie. Im więcej posiedzicie ze sobą, im lepiej nauczycie się rozumieć swoje emocje oraz to, skąd one pochodzą. Nauczycie się dochodzić do tak zwanych uczuć czy przekonań kluczowych, które noszą w sobie jakieś przeszłe wydarzenia, jakieś traumy albo jakieś doświadczenia, które nauczyły was w taki, a nie inny sposób reagować, ale te wglądy przyjdą do was dopiero później, gdy nabierzecie takiej dojrzałości w rozumieniu swoich własnych emocji oraz w refleksji swoich własnych zachowań. Czyli należy tą metodę praktykować na co dzień, starając się nazywać wszystkie swoje uczucia, nazywać wszystkie swoje emocje i nauczyć się pozostawać z nimi. Tutaj pamiętajcie, że ta kwestia interpretacji i zrozumienia siebie, ona przychodzi później. Najpierw odczuwamy, nazywamy i później dopiero coś z tym robimy. Żebyście nie wykształcili w sobie takiej tendencji, że gdy czujecie jakąś emocję, to od razu musicie sobie z nią poradzić. Nie, to jest błąd. Bardzo często, gdy próbujemy od razu sobie poradzić z emocją, to uciekamy od niej, wypieramy się jej albo próbujemy ją racjonalizować, a wpierw należy ją odczuć i zaakceptować poprzez obecność, pozostanie z nią oraz nazwanie jej. I ta metoda pozwoli wam zmienić wasze życie masakrycznie. Jeżeli miałbym komuś dać jedną technikę do wprowadzenia w życiu, to byłaby to uważność swoich emocji. Myślę, że ona jest nawet ważniejsza od medytacji. A powiem wam szczerze, że trudno jest mi znaleźć jakąś praktykę pracy nad sobą, która byłaby lepsza od medytacji. No, tak będąc szczerym, to jest również medytacja, tak? Ta praktyka jest również
poszerzaniem świadomości, takiego medytacyjnego wglądu, no ale jednak ma ona w sobie taki charakter systemowy, ponieważ używamy tutaj umysłu, używamy tutaj logiki i poszerzamy naszą świadomość poprzez taką szczerą autorefleksję, która poza samym duchowym wglądem pozwala nam również na taki terapeutyczny, coachingowy, nawet mógłbym powiedzieć prorozwojowy wgląd. Tutaj również pamiętajcie o tym, żeby poszerzać swoje nazewnictwo i rozumienie emocji, ponieważ to pozwoli Wam również lepiej komunikować innym ludziom Wasze stany emocjonalne i będziecie również w stanie dużo lepiej rozumieć stany emocjonalne innych ludzi, bo pamiętajcie, że jeżeli chodzi o emocje, to nie tylko dotyczy Was jako osobne indywidua, ale to również dotyczy innych ludzi wokół Was, tego jak inni ludzie się czują, jaki wpływ mają inni ludzie na Was oraz to, jaki Wy macie wpływ na innych ludzi. Także jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną, ona również łączy się tutaj ze sferą socjalną i rozumienia właśnie naszych wspólnych interakcji. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Jeżeli wyciągnęliście z niego jakąś wartość, napiszcie proszę na dole komentarz, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, co takiego wyciągnęliście z tego nagrania, napiszcie, co takiego chcielibyście więcej się dowiedzieć, co takiego chcielibyście więcej wyciągnąć. Zdaję sobie sprawę, że poruszyłem tutaj dosyć mocny temat, aczkolwiek technika jest bardzo prosta i na pewno w przyszłości będę uzupełniał tą wiedzę, ten przekaz o różne rozmaite zagadnienia, między innymi emocje. Myślę, że będę tutaj też dużo mówił o emocjach, o uczuciach, o świadomości oraz refleksji, bo chciałbym dać Wam do ręki różne narzędzia, różne techniki, abyście mogli pracować ze sobą na co dzień, abyście nie tylko tutaj byli zależni od moich nagrań, ale abyście mogli również coś podziałać sobie poza plenerem, tak? Poza YouTube'em. Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania, dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za Waszą pomoc, dziękuję wszystkim patronom, wszystkim osobom, które wspierają mnie lub wsparły kiedykolwiek. Dzięki Wam mogę nagrywać tutaj więcej nagrań z jak najlepszą jakością, tak abyśmy mogli wszyscy wspólnie tutaj się uczyć i rozwijać. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.